Cześć, z tej strony Marcin. 31 zadanie z pierwszego arkusza z książki. Teraz matura z poziomu podstawowego. Zadanie za 5 punktów. Zadanie z planimetrii i teoretycznej geometrii analitycznej. Ale całkiem fajne i przyjemne, bo zobaczycie, że będziemy praktycznie tylko i wyłącznie podstawiać do wzorów. Po pierwsze, punkt A równy 4,8. No to zaznaczam sobie punkt A. 4 na x, 8 na y, czyli ten. Należy do okręgu, który jest styczny do osi X w punkcie 4, 0. Nazwijmy go B. A jest B. I teraz oblicz różnicę między polem kwadratu wpisanego w ten okrąg, a polem trójkąta równobocznego wpisanego w ten okrąg. OK? Dobra. Czyli oczywiście trzeba będzie policzyć to pole, później policzyć to pole, no i odjąć od pola kwadratu pole trójkąta. Po pierwsze, to, co musimy zauważyć, to napisać, że skoro A to jest 4,8, a B to jest 4,0 i B jest styczny, to odcinek AB jest średnicą. To znaczy, że tu jest promień i tu jest promień, ale musicie to napisać słownie. Tak? Ale zauważcie, że odległość od 4,0 do 4,8 to jest 8. To znaczy, że tu jest 4. I tu jest 4. Jeden promień jest 4, drugi promień jest 4. Dziękuję. Mamy promienie. Zgadza się? I to jest koniec, jeżeli chodzi o geometrię analityczną. Teraz zostają tylko wzory i podstawianie. Dobrze. Czyli wiemy, że promień jest równy 4. Ja narysowałem sobie tutaj, najpierw policzyłem pole kwadratu. To jest nasz promień. Zgadza się? R. Zauważcie, że jak przedłużę sobie to dalej, to co ja otrzymam? No też promień. Czyli napiszę sobie wzór na pole kwadratu. Pole kwadratu równa się i nie będzie to a kwadrat, ale jedna druga razy przekątna do kwadratu. To znaczy, że pole mojego kwadratu jest równe połowa przekątna, to jest promień plus promień, czyli 8 do kwadratu. 8 do kwadratu to jest 64 i połowa z tego to jest 32. No, to już tak z 3 punkty wyhaczyłem z tego zadania w 2 minuty. To teraz trójkącik. To jest nasz promień, prawda? Tego trójkąta, promień koła i to jest ten nasz trójkąt w środku. Co to jest za to? Co to jest? Ano ten nasz promień to jest nic innego jak 2/3 wysokości. I to trzeba pamiętać. To znaczy, że jeżeli tu sobie wstawię czwórkę, znaczy zrobimy tak od razu już, razy 3, czyli będzie promień to jest 4. 4 razy 3 to jest 12, równa się dwie wysokości, czyli wysokość to będzie oczywiście 6, no bo tu podzielimy to sobie przez 2. Jak mamy wysokość, to wykorzystam sobie wzór na wysokość trójkąta równobocznego, to znaczy a pierwiastków z 3 przez 2. Tu podstawiam szóstkę. To jest a pierwiastków z 3 przez 2. Razy 2. 12 równa się a pierwiastków z 3. Większość tu dzieli, ale ja Wam pokażę inny myk. Pomnożę przez pierwiastek z 3. 12 razy pierwiastek z 3 to jest 12 pierwiastków z 3. Równa się. Uwaga. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3a. I podzielimy to sobie przez 3. Czyli tu już sobie napiszę, że mój bok A to jest oczywiście bok mojego trójkąta. To jest 12 przez 3, to jest 4 pierwiastki z 3. OK? Dobra. I to skasuję. No, bo się mogę nie zmieścić. A może się zmieszczę. No, tak skasuję. No, to bez sensu. Kasujemy tyle. Co, a tam zawsze sobie możesz cofnąć, nie? No. Dobra. No i wzór na pole trójkąta. P równa się, tu macie o trójkącik, żebyście jeszcze wiedzieli. To jest oczywiście a kwadrat pierwiastków z 3 podzielone przez 4. No to podstawiamy. A do kwadratu, czyli 4 pierwiastki z 3 do kwadratu. 4 do kwadratu to jest 16. Pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3. Ten pierwiastek przepisany i ta czwóreczka przepisana z mianownika.
Czemu tak zrobiłem? Bo tu się czwórka bardzo ładnie skróci z szesnastką. I wychodzi nam, że pole naszego trójkąta to jest 4 razy 3, czyli 12 pierwiastków z 3. Oblicz różnicę między tymi polami. Różnica między tymi polami to można zapisać o, że pole kwadratu minus pole trójkąta równa się 32 minus 12 pierwiastków z 3. I koniec. Już tym nic nie robicie, bo pierwiastków od liczby nie dodaję ani nie odejmuję. Żeby wam tu właśnie przyszło do głowy, że to jest 20 pierwiastków z 3, bo to nie jest 20 pierwiastków z 3, pomimo tego, że 32 minus 12 to jest 20. Tyle. Wzór na trójkąty i podstawianie. Trzeba mieć wiedzę na pewno, tak? Gdzie są te promienie, jak te trójkąty i kwadraty wyglądają, ale sami przyznajcie rację, mi rację, że gdybyście dostali teraz to zadanie, jak obejrzę jeszcze te 2-3 razy, dostali to zadanie, to myślę, że byście go spokojnie rozwiązali, nie? Daj znać w komentarzu. I łapeczki. Na razie. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z